Cześć, cześć, tutaj Pawson. Jak widzicie, zaczynamy Sniper Elite 4. Gra ustawiona na maksa, nie będę się dużo rozpowiadał o niej. Wyszła dzisiaj, czyli 14 lutego. I dzisiaj, 14 lutego, pojawi się u nas na kanale. Nowa kampania. Czekajcie, jeszcze chyba w opcjach nie ustawiłem sobie dźwięku. Tak, bo już się bawiłem z tym. Muszę sobie ustawić dźwięk, trochę ściszyć. Muzykę troszkę, głosy. Takie specjalne. Głośność ogólna. Będzie. Bo inaczej nie będzie mnie dobrze słychać. Jeden gracz. Nowa kampania. Tak, poziom łatwy. Zrobimy na porządku na łatwy. Na standardzie. I lecimy. Gra jest w Dereku 12, obsługuje Dereka 12, ok? Ale to zaraz za chwilkę o tym. Posłuchamy filmiku. We closed the trap on Hitler's North Africa campaign. But what next? Churchill urged an allied invasion of Italy. Called the Mediterranean the soft underbelly of the crocodile. The Americans took some convincing. But Winston won them over. General Dwight D. Eisenhower, Allied Commander-in-Chief, is masterminding the entire Mediterranean strategy. As for me, I'm headed for San Salini, a secluded island to Italy's southwest. Jak widzimy, dzieje się to będzie w Włoszech. Nie czytałem nic o tym w grze. We've been losing ships in the area. British intelligence thinks the Luftwaffe's presence on San Salini might explain why. The Royal Navy dispatched a captured Italian freighter, the Orchidia, to investigate. She was equipped with the very latest radio interception equipment. The intelligence she gathered confirmed our worst fears. The Nazis have a new wonder weapon. Survivors from the destroyed ships have talked about a new kind of missile. Radio controlled from the plane that launched them. These rockets can track our ships with lethal accuracy. The Orchidia's job was to monitor Luftwaffe radio transmissions and find out what the Germans are up to. Even if that meant making the ultimate sacrifice. O, jak przypierdzieliło w stateczek. Widzicie, jak silniki są robione na... Raczej filmy są robione na silniku gry. And how we can stop them. A member of the Luftwaffe's top brass is on the island. General Tobias Schmidt. It's no secret Hitler thinks highly of him. Schmidt would never let himself be taken alive. And he'd never betray his beloved Führer. But he might just be carrying some information we can use. My mission? Kill Schmidt. Kill all high-ranking officers. And get the hell out. Dobra, zaczynamy. Pierwszą misję. Mój gramy w Dajerku 12. Wszystko ustawione na ultra. Need to make sure those men didn't die in vain. Need to find out all I can about the new rocket. Dobra, i ostatni raz do tego momentu doszedłem, czyli przejrzałem tylko pierwszy filmik. Chciałem zobaczyć, czy to ładnie będzie chodzić. Mamy 120 klatek na ultra. No ale wiecie, ja tu mam dość dobrą kartę graficzną. Zużycie około 5 GB. Czy nie jest za dużo? Jak gościowi serducho przebiłem. Powiem wam, że w snajpera nie grałem w żadną część. Miałem do czynienia z trójką. Widziałem początek. Odznacz wrogów. Gdzie są wrogi? Tu jest jeden. Tutaj drugi. Nie widzę więcej. Okej.
No jak stąd wyjść? Czy jeszcze ktoś tutaj będzie? Nawet taki samouczek bardziej. Tak, ten karabin. Na razie nikogo tu nie zabiję. Goście się tu chowają. Muszą wyjść ze murku. Żebym mógł cokolwiek zrobić. Nie da się przejść w inne miejsce? Blokuje mnie, tak? Co mi to da, jak on... Chyba, że przez mur przestrzelę, ale... A, już wiem. Wiem, co mam zrobić. Gości załatwimy. Tam z góry zaraz zgniecie fajnie. Te armaty na nich spadną. I wszystko po chłopaczkach. Po chłopaczkach. No, idziemy dalej. Gra wygląda dość przyzwoicie. Wiadomo, że to nie jest Battlefield graficznie. Ale jest dobrze zoptymalizowana. A wiecie, to w grach jest jednak najważniejsze teraz. Przy tym, co robią z tymi portami z konsoli. Ostatnio. Przeszukaj ciała. Can't find anything else. Jak mówiłem, w snajperów nie grałem żadnego. Widziałem kilka, chyba w dwójkę, jak brat grał, w trójkę tak samo jak on grał. Ale jakoś tam nie miałem weny na tą grę. No mówię, dam czwartej części szansę. Słyszałem, że trójka była słaba, najlepsza była dwójka. Ja przynajmniej czytałem. Troszeczkę. O snajperach. Wiem też, że tutaj się właśnie są jakby to elementy takie. Mapa. Jesteśmy tutaj. Mamy cztery lokacje, jak widzicie, do których musimy dojść. Dobra. No to idziemy sobie. Wstań, gościu. That tower looks like a good vantage point. Belornetka. Musimy zerknąć. Czy tutaj nikogo nie ma? Dobra, nie widzę nikogo. Żadnego Niemca. Ale dokładnie ich słychać. Co lepiej przykucnę. Pewnie tam na górze będzie, po lewej stronie, na wieży. Albo ja tam wejdę po prostu na tą wieżę. Kogo nie ma? To jest dziwne. O, widzę, widzę. Chłopaczków, tutaj sobie oznaczę, tutaj oznaczę. Tam oznaczę. Tam mam oznaczonego. Tutaj kolejny. Ciekawe, jak załatwić teraz mam wszystkich. Dobra, wszyscy. Może tego najdalej zaczniemy.
Hey there, fella. You're on my target list. Dobra. Chyba się nie udało. Ten dostał w pacynę. Chłopaki się chowają. Wykryto mnie, więc niedobrze. Następny łebek. Headshotik. Następny padł. Dostał przez namiot gościu. Ale mu rozpierdzenie. Zawsze mi się to podobało właśnie tutaj w tej grze. Tu można zrzucić na gostka. Pochowali się. Dobra, weźmiemy lornetkę i obejrzymy jeszcze dokładnie, czy kogoś tutaj nie ma. Zniszcz kamery. Dobra, nie widzę innych przeciwników. Dobra, to zniszczymy te kamery. Ach, ale wybuchło, okej. Schodzę tam na dół. Pozbieramy amunicję od chłopaczków. Jak na razie wygląda dość dobrze. Ładnie mi poszło. Tak, zostałem wykryty. Ale to nie jest problem. Nie ma tu żadnego. No być jeszcze dwóch. Ale nie widzę żadnego w tym momencie. O, widzę już. Mam nadzieję, że go trafię. Tak, tak właśnie powinieneś zginąć. Tylko nie wiem, czemu wyskoczyłeś w powietrze. To mnie trochę zdziwiło. Tu mam amunicję od pierwszego do wzięcia. Guess I grabbed everything useful. Powiem wam, że bardzo długo się ich obrabia. Pójdziemy drogą. Sprawdzę na mapie w ogóle, gdzie mam się dostać. Tu mam lokację. Co to za żółte? Żołnierz piechoty. Ha. Dobra, mam jednego żołnierzyka tutaj jeszcze. Do ubicia. Gdzie on by jest? A, widzę go już. Widzę. Żołnierz piechoty już zginął. Więc ja to szybciutko podbiegnę. Obrobię go. Widzę następnych. Ktoś mnie widzi.
Muszę się schować, ale nie widzę skąd mnie zobaczył. Wróg prowadzi poszukiwania, ja też prowadzę. A, już widzę go, widzę chłopaczka. Dobra, trochę nie umiem strzelać. Nie poszło to tak dobrze, jak powinno pójść. Następny nie idą. Mam mnie tutaj. A bo tutaj byli. Następny idzie w tamtą stronę. Tu mam amunicję. Trzeba ich dokładnie przeszukać. Szkoda, że tu tłumika nie ma, no ale wiecie jak to ze snajperami. O, leci jeden gazowodnik tutaj gdzieś. Załatwiony. Druga strona. Tu gdzieś. O, fuck. Trochę dużo się tu nazbierało już. Dobra, ja się tu schowam. Jednak. Bo mnie lekko osaczyli. Ten dostał kuleczkę w serducho prościutko. Nie za bardzo wiem skąd strzelają. A już widzę ich, widzę chłopaczków. Dostał kolejny. Kuleczkę gdzieś z tyłu do mnie strzela chyba. A jest, widzę. Kolejny zginął śmiercią tragiczną. No, straszną masakrę robi taka kula z taką prędkością lecąca. Następny. Jeszcze mi trzech zostało. A widzę cię. Nie żyjesz, żołnierzyku. Gdzie są teraz twoi kumple? Zginął. Ach, dobra, został następny. Muszę go obrabować z naboi. Chyba wszyscy. Wygląda to, że wszyscy. Tu mamy następnego. Czemu pogubiłeś broń? Ja nie chciałem, żebyś gubił broń. O, jest następny. Jedzie jeszcze jeden. Jest tutaj gdzieś. Bardziej w danym kierunku. Dobra, też nie żyjesz. Nie wiem za bardzo, co znaczy ta strzałeczka, co on chyba mnie tak zobaczył. Ja tu powinien się ukrywać bardziej. Ale na razie tak lecę na pałę trochę. Mówię, nie grałem w snajpera, więc to dla mnie pierwsze spotkanie jest. Mapka. Jesteśmy tutaj, wykryci. Może pójdziemy tym mostem i pójdziemy na początek w lewo. Co tam pisało? W którejś z tych trzech lokacji może być. Zabij oficera. Zniszcz kamery, dobra.
To może ja pójdę najpierw od lewej strony. A tutaj? Zabij oficera. Dobra. Może... Obojętnie, którędy pójdę w sumie. O, widzę gości. Czekajcie, broń mogę zmienić. Czekajcie, jak się zmieniał broń. O, karabinem. To wjadę w nich trochę troszeczkę. Dobra, gość nie żyje. Wiem, że to trochę mało snajperskie jest. Ale co mi tam? Nie musimy jeszcze być snajperem. Babka. Dobra, jednak pójdę tam troszkę w lewo bardziej. I wykończę tamty gosk. To most. Ktoś mnie widzi. A jest, widzę go. Ten nie żyje. Kolejny nie żyje. Dobra, się trochę wpakowałem. Chciałem się bardziej pobawić. Zmieniam broń prawdziwą, snajperską, bo tak to może mi być ciężko. Gdzie on jest w ogóle? Dobra, spadam, bo bardzo mądrze to zrobiłem wszystko. Ale zawsze byłem dobry w takie gry. Tutaj mnie zachodzą. Gościu dostał kuleczkę. Jakiś tu jeszcze kumpel siedzi. Też dostał. Serduszko. Bardzo ładnie. Trzeba przyznać, że jadę dosyć dobrym koksem. W ogóle nie idę na cicho tutaj. Ty gościu siedzisz. Stałeś kulkę? Chyba tak. Dobra, idziemy na tamtych teraz. Śmieszna muza. Ktoś tu do mnie strzela. Nie wiem co bardzo skąd. O, idzie jeden. Dobra, chowam się, chowam. Dobra, zmiana broni na dwójkę. Będzie łatwiej postrzelać z nimi się teraz tu. Teraz Call of Duty zrobię. Przejdę tymi drzwiami ich. Oni się do mnie nie spodziewają za bardzo. Aj. Nie za mądre to było. Ale Pawsa nigdy mądrze nie grał. Zawsze grał na głupka. Powiem, że dobrze się ukrywają. Ciężko ich znaleźć. Nie chciałem go wywalić. Chciałem po prostu go okraść.
A gdzie ty, gościu, jesteś? A, widzę cię, snajperku. Zaraz cię ściągnę stamtąd. A, widzę snajperów. Muszę ich ściągnąć z dużej odległości. Dobra, ja ich zajdę chyba z boku jednak. Albo tu się ukryję. Aj nie, to nie było to. Lecą do mnie już. Każdy widzi. Chyba się goście trochę wkurzyli tutaj. Muszę się schować. Się robi nieciekawie coraz bardziej. Muszę poobserwować trochę przeciwników. O, widzę, widzę. Nie zginął. Następny. O, jestem wykrywany z drugiej strony. Namierzony. Zachodzą mi z tyłu. Swoja dwójeczka będzie. Fuck, fuck, opleśli, zaszli mnie wszyscy z dwóch stron. Za bardzo widzę, skąd strzelają teraz. Dobra, wbiedziemy tutaj do maksa. Musimy to zrobić, bo inaczej nie mamy szans. Aj, chyba zginę. Tak myślałem właśnie. Tak myślałem, dobra chłopaki. Dzięki za oglądanie pierwszego odcinka i zaraz zaczynamy drugi. Trzymajcie się, hej.